poprzednim odcinku. Proszę cię, Angelino, nie. Nie zostawiaj mnie samej. Tak bardzo chciałam, żebyś przyszedł. Nie odchodź teraz, kochany. Chcesz od niej odejść? Nie. Angelina z mojej winy nie może chodzić. Byłbym łajdakiem, gdybym odszedł. Ale niestety oddaliłem się od niej po tym wszystkim i nic na to nie poradzę. A jeśli pokocha inną kobietę? Co pani mówi? Mirta. A jeśli pokocha inną? Jeśli tak się stanie, co ja zrobię? Co pocznę bez jego miłości? Umrę. Umrę bez niego. Przepiszę coś, co ukoi ból. Co mi jest? Trudno tak od razu postawić diagnozę. Trzeba będzie zrobić badania i poczekać, aż zaczną działać lekarstwa, które zapiszę. Proszę wybaczyć, ale ja chcę znać prawdę. Wyjdę z tego, czy to już koniec? Luz Maria, odcinek trzeci. Występują Proszę, doktorze, niech pani ukrywa przede mną prawdy. Muszę wiedzieć, co mi jest. Niech się pani uspokoi. To powinno przynieść pani ulgę. Proszę z tym iść do apteki. Chora powinna dostać zastrzyk jak najprędzej. Czy ja z tego wyjdę? Dobrze by było, gdyby się pani dostała do szpitala Świętego Andrzeja. Tam miałaby pani fachową opiekę. Co porabia moja księżniczka? Mirta mnie tu przywiozła, żebym odetchnęła wieczornym powietrzem. Tatuś jest zmartwiony? Coś się stało? No. Nie, takie zwykłe sprawy. Nie chcę się nimi zaprzątać. Ale ja chcę wiedzieć, o czym tatuś myśli. Mamy kłopoty finansowe. Wracam z banku. Stan naszego konta nie jest obiecujący. Największe długi są spłacone, ale nie mam już kapitału, który można zainwestować. W co? W coś, co pomogłoby nam odzyskać naszą fortunę. Nie mamy już haciendy, a dochody są coraz mniejsze. Niech tatuś się nie martwi. Dopóki Gustavo jest moim mężem, nic nam nie grozi. Mam swoją godność, córko. Nie mogę brać pieniędzy twego męża.
Ale nie ma w tym nic złego. Gustavo bardzo was kocha. Nigdy nie zażąda zwrotu, tym bardziej, że jest bogaty. Jak się czuje? Posiedź z nią, dopóki nie wrócę. Sergio, pójdziesz do apteki. Co powiedział lekarz? Czy mama wyzdrowieje? Tak, dziecko. Tak? Jak to dobrze? Lekarstwo na pewno mamie pomogło. Już wkrótce stan mamy się poprawi. Niestety, mogłem przypisać chorej jedynie środek uspokajający. To już agonia. Już? Tak prędko? Nie możemy tu siedzieć bezczynnie. Może coś jeszcze da się zrobić. Kuracja zaczęła się za późno. Gdybyśmy zajęli się nią wcześniej, byłaby nadzieja. Teraz jest za późno. To nie może być prawda. Chciałbym panią pocieszyć, ale nie mogę kłamać. Chora jest taka słaba. To już kwestia dni, może nawet godzin. Przykro mi. Nieszczęsna Rosa. Jej córka. Biedaczki. Jaki los czeka teraz tę dziewczynę? Świetnie ci idzie, wygrywasz. Rzuć jeszcze raz. Nie, już wystarczy. Chodź tu. Co się stało? Nie skończyliśmy jeszcze. Ale możemy skończyć i tak już z tobą nie wygram. Nie oszukuj mnie, przegrywasz umyślnie. Nie, naprawdę. Dziękuję, kochanie. Wiem, że chcesz mnie pocieszyć. To miłe, że jesteś dla mnie taki dobry. Nie musisz mi za nic dziękować. Jestem szczęśliwa dzięki tobie, a to dla mnie wiele znaczy. Wystarczy mi, że jesteś przy mnie. Muszę wymyślić jakieś inne gry. Te są dla dzieci. Pamiętam, jak bardzo pragnąłem widzieć dziecko biegające po tym ogrodzie. Gdybyś się urodziło. Teraz wszystko ułożyłoby się inaczej. Tak bardzo go pragnąłem. Po co wracać do wspomnień? I tak dosyć już cierpię. Ja też chciałam mieć dziecko. Przepraszam, Angelina. Nie, nie przepraszaj. Wiem, że i ty cierpisz. Bardzo chciałeś tego dziecka. Ja ci nigdy nie wystarczałam. Nie wyobrażasz sobie nawet, jak bardzo żałuję, że je straciłam. Cierpiałam jako kobieta i jako matka. I nigdy już pewnie nie będę miała dzieci. Dlatego tak bardzo cię potrzebuję. Jesteś wszystkim, co mi zostało. Moją jedyną miłością. Wybacz. Proszę, zostań, Gustavo, nie odchodź. Dlaczego twój mąż wyszedł? Co się stało? Nic, mamo. Jak to nic? Przecież masz łzy w oczach. Wspominaliśmy dawne czasy i posmutnieliśmy oboje. Ale już dobrze. Nie martwcie się o mnie. Za pozwoleniem, Sergio ma wiadomość od Modesty. Señor Miguel, doña Graciela. Jak pani zdrowie? Dobrze, dziękuję. Co się dzieje z twoją matką? Czemu nie przyszła do pracy?
Prosi o wybaczenie, ale ma w domu ciężko chorą. A cóż mnie to obchodzi? To jej dawna przyjaciółka, seniora Rosa. Rosa Camejo. Co za absurd. Dlaczego twoja matka zajmuje się tą kobietą, zaniedbując swoje obowiązki? Seniora Rosa nie ma nikogo w Limie, zna tylko moją matkę. I co z tego? Jest bardzo chora, leży w łóżku, wymaga opieki. Biedaczka. No dobrze, tylko niech Modesta będzie to jutro jak najwcześniej. W kuchni jest straszny bałagan. Powtórzę jej, to obiecuję. Sergio, jeszcze jedno. Czy to zaraźliwa choroba? Nie. Ale trwa już dość długo. A ta biedaczka jest sama i zdana tylko na siebie. Już dobrze. Pozdrów matkę. Idź już. Permiso. Buenas tardes. Czci. Szczegóły konkursu w gazecie telewizji Polsat. Ale się wszyscy ucieszą, jak tylko wrócimy do domu. Manuela będzie taka szczęśliwa. I nawet Chuspi się ucieszy, że mama wyszła ze szpitala zdrowa i silna. Modesto, kiedy zabierzemy mamę do szpitala? Zobaczymy, to trochę potrwa. Teraz najważniejsze, żeby... Chyba zasnęła. Chodź, zjedz coś. Nie, chcę być przy niej, kiedy się obudzi. Ja przy niej posiedzę. Najwyraźniej lekarstwo jej pomogło. Jest spokojniejsza i nie skarży się na ból. Sergio przed chwilą wrócił. Zjedz razem z nim, nakryłam już dla ciebie. Skoro mama ma się lepiej, to zjem. Nareszcie poczułam się głodna. Co to jest? Schab. Ach, jaki wspaniały. To się je widelcem. Tutaj nie można wchodzić. Nie można. Rozumie pani, co mówię? Tu nie można wchodzić. Muszę porozmawiać z panem Gustavo. Ależ pani jest bezczelna. Proszę odejść. Teresa, co się dzieje? Nieszczęście. Spotkała nas prawdziwa tragedia. Uspokój się, Teresa. Teresa pracowała z mężem w haciendzie. Potem przyjechali pod Limę, żeby uprawiać ziemię. Lawina zeszła z gór na nasze pole. Porwała zwierzęta. Wszystko. A gdzie jest Jose? Jego też zabrała lawina. Przyszliśmy aż tu na piechotę. Sama nie wiem, jak pana znalazłam. Nic nie jedliśmy, piliśmy wodę deszczową. Spokój się, Tereso. Tu jesteś bezpieczna. Napij się wody. Amador, niech Feta przygotuje coś do jedzenia, jakieś owoce. Co tylko znajdzie, na co czekasz? Najpierw coś zjecie, a potem zobaczymy, co da się zrobić. To niesłychane, jakie ci ludzie znajdują wymówki, byle nie pracować. Przyjęła obcą, chorą kobietę do własnego domu. Niech mama jej wybaczy. Modeście zdarza się to po raz pierwszy. Córeczko, a ty zawsze wszystkich bronisz.
Co się z tobą dzieje, Miguel? No. Nie, nic. Absolutamente nada. Tłumaczę pani, że ci ludzie stracili wszystko, nie mają dokąd iść. Ale tutaj nie ma możliwości. Muszą tu zostać, póki nie znajdę innego miejsca. Zapłacę. Proszę nie nalegać. Pani jest siostrą, czy kimś takim? Chcę tu odbyć nowicjat, ale to nie pańska sprawa. A więc proszę posłuchać. Jeśli nie chce pani odbywać nowicjatu w Chinach, proszę przyjąć tę kobietę. Wie pani, jak tam traktują misjonarzy? Pan mnie straszy? Jak pan śmie? Jestem młodszym bratem ojca Emilio Gonzalvesa. Brat ojca Emilio. Trzeba było tak od razu. Oczywiście przyjmiemy potrzebujących. Znajdzie się i miejsce, i strawa. Mam nadzieję. Za chwileczkę wracam. Tu wam będzie dobrze. Dziękuję, dziękuję. Wiedziałam, że pan nam pomoże. Niech panu Bóg wynagrodzi. Mój Boże, nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Tyle lat minęło. Tyle lat. Pan Miguel Mendoza y Ribeiro. Szukam pana po całej Limie. O'Brien, nie teraz, mam ważne sprawy. Nie mogą być ważniejsze niż moja. Na ziemi pańskiego zięcia jest banat. Miałem rację. Ta ziemia jest więcej warta niż wyspa ze szczerego złota. Jak się czujesz? Dobrze. Chyba długo spałam. Kilka godzin. Lepiej ci? Tak, lżej. Już noc? A Lucecita? Kazałam jej zjeść i odpocząć. Ty też powinnaś coś zjeść. Sergio przyniósł owoce. Dziękuję, później. Myślisz, że przyjmą mnie do szpitala? Jutro rano się tym zajmę. Może być trudno, bo chorych jest wielu. Ale w przypadku takim jak twój... Modesta. Co powiedział lekarz tam na zewnątrz? Powiedz. Muszę znać prawdę. Wspaniale, Angelino. Grasz jak anioł. Dziękuję, Alvaro. Jesteś miły, ale przesadzasz jak zwykle. To prawda. Jesteś wybitną pianistką. Czuję się jak w niebie, kiedy grasz. Dziękuję. Znoszę się w powietrzu. Dziękuję za komplementy, ale czy to nie przez to masz taki niebiański nastrój? To już trzeci kieliszek, jeśli się nie mylę. Szczerze mówiąc, nie liczyłem. Zagraj jeszcze raz tę serenadę. Będę szczęśliwy, wiedząc, że grasz tylko dla mnie. Uspokój się, nic poważnego ci nie dolega.
Jesteś chora, ale... Powiedz mi prawdę, proszę. Por favor. Kiedy to szczera prawda. Tylko, że... Nie ma dla mnie lekarstwa. Na miłość boską, kto ci to powiedział? Nie kłam. Muszę wiedzieć. Muszę to wiedzieć, Modesto. Jak dobrze, że cię zastałem. Czekałem na ciebie, ten dokument, to nieważne. Chcę, żebyś się wstawił za mnie u Gustawa. Mój zięcie jest uparty, ale ciebie posłucha. Jeśli się dowiem, o co chodzi, może ci pomogę. Chodzi o wanat, Alvaro, o wanat. Ten minerał uczyni nasz kraj bogatym, jest cenniejszy niż guano i saletra. To nie wróży nic dobrego. Ten cały wanat doprowadzi nas do nowej wojny i tyle. Ale co to wszystko ma wspólnego z Gustawem? W haciendzie, w ziemi, która kiedyś była moja, teraz należy do niego, jest wanat. To prawdziwa żyła złota, Alvaro. Skoro to taki pewny interes, sam z nim porozmawiaj. Po co ci moje pośrednictwo? Jego bardziej obchodzi kukurydza i los wieśniaków niż możliwość zbicia majątku. Nasze kieszenie napełnią się złotem, to tylko kwestia czasu. Przekonaj go, tylko ty jeden zdołasz to zrobić. Jako adwokat, jako jego przyjaciel. Dobrze, zgoda. Porozmawiam z nim przy pierwszej okazji, obiecuję. Chciałbym mieć dla ciebie dobre wieści. Mój Boże, jak ja ich teraz potrzebuję. Co masz na myśli? Nie znasz sprawy. Ale to tak, jakby stanął przede mną dawno zapomniany duch przeszłości. Jeśli jest dla mnie nadzieja, będę walczyć. Będę walczyć ze wszystkich sił. Ale jeśli mam umrzeć, muszę pomyśleć o losie mojej córki. Chcę tylko wiedzieć, co ze mną będzie, przyjaciółko. Powiedz mi. Co mówił lekarz? Nie ukrywaj przede mną prawdy. Dobrze. Prawda jest taka, że prawie już nie ma nadziei. Ile czasu mi zostało? Mało, czy tak? A więc muszę to zrobić. Muszę z nim porozmawiać. Powiedz Miguelowi Mendozie, że chcę go widzieć. Poprosisz go? Jutro z samego rana. Nie chciałam tego. Przestań, nie czuj się winna. Nigdy go o nic nie prosiłaś. Teraz musisz się do niego zwrócić, wydać to wola boska. Chcę tylko zapewnić przyszłość memu dziecku. Mogłabym się nią zająć. Nie, Modesta, zbyt wiele już dla nas zrobiłaś. Nie w tym rzecz. Twoja córka zasługuje na życie, którego ja jej nie zdołam zapewnić. To on powinien się nią zaopiekować. A co będzie, jak odmówi? Nie może tego zrobić. To jego obowiązek. Mężczyźni nie wywiązują się z tylu obowiązków. Ale ja nie chcę niczego na nim wymuszać. Będę go prosić. Może zdołam wzruszyć jego serce.
Dios mío. Boże, pozwól mi doczekać tej trudnej chwili. Dame fuerzas para llegar a ese momento. Solo te daruj mi jeszcze jeden dzień życia, Panie. Tylko ten jeden dzień. Concédeme. Nic więcej. El día de mañana. El día de mañana. Lisa la bestia, patrón. To sprytna bestia, proszę pana. Co ci jest? Przełądek, proszę pana, ale zaraz napiję się wywaru z ziółek. Naparł, Amador, naparł. Wywar, napar, wszystko jedno. Mam nadzieję, że ta Modesta wróci, bo jak gotuje Fefa, to kiszki mi się przewracają. Dzień dobry. Jedziesz gdzieś? Tak. Chciałem z tobą porozmawiać o interesach. Miguel cię przekonał? Tak, ale interes jego życia. Vanat. Niewyczerpana żyła złota. Chyba mu nie uwierzyłeś. Cieszę się, że potraktowałeś rzecz z poczuciem humoru. Pogadamy? Kiedy chcesz. Nie ma to jak pogawędka z przyjacielem, nawet jeśli dotyczy tak błahego tematu. Ale Lima jest taka nudna. Świetnie. A więc czekam, aż wrócisz. A ty idź napij się tych swoich ziółek. Nie widziałem nigdzie Angeliny. Pewnie jest w swoim pokoju. No to na razie. Mama się obudziła. Już dobrze, córeczko. Chciałam doczekać nowego dnia i ciebie zobaczyć. Lekarstwo mamie pomogło. Czuję się lepiej. Jak to dobrze. Już wkrótce mama będzie zdrowa i wrócimy do siebie. Tęsknisz, córeczko? Tak. Tęsknię za Chuspim i za Manuelą. Za rzeką. Ale musimy tu zostać, póki się mama nie poczuje lepiej. Ja sobie dam radę. Mnie tu dobrze. Mogę sobie potęsknić, tylko niech mama wyzdrowieje. Wtedy pojedziemy z Modestą i Sergiem na spacer po Limie. Modesta? Gdzie ona jest? Pewnie u państwa w pracy. Jacy są ci państwo, mamo? Czy dobrzy? Może być? Nie, tu jeszcze popraw. Tak mi się nie podoba. Włosy są całkiem proste, proszę panienki. Wczoraj je chciałem podkręcić, to powiedziała pani, żeby nie. Już dobrze, nieważne. Zostaw. Im bardziej się staram być piękna, tym brzydsza się sobie wydaje. Na pewno przez te wszystkie cierpienia, których doświadczam. Czym się pani tak martwi, senorita? Tym, że rodzice cierpią przeze mnie. Proszę tak nie mówić, nie jest pani niczemu winna. To dla nich takie bolesne widzieć jedną córkę na wózku inwalidzkim. Gdyby nie to nieszczęście, mama i tata byliby szczęśliwi. Miguel, ktoś chce się z tobą zobaczyć. Proszę porozmawiać z panem Mendozą. O co chodzi? Nie znam pana. Jestem Pedro Rivarola, proszę pana, z Casa Oeche. Rozumiem. Mam tu kilka rachunków do zapłacenia. Pańska żona kupiła suknię. Graciela znowu? A co mam zrobić? Przecież mamy zobowiązania. Proszę cię, więcej umiaru. Wydam dyspozycję, by panu zapłacono w banku. Ostatnio nie chcieli mi dać pieniędzy. Chwileczkę. Nigdy pana nie oszukałem. Zgoda. Na pewno spełnią pańskie polecenie. Wyślę szofera z dokumentem. Niech pan będzie spokojny. Prowadzi życie multimilionerki. Już o tym rozmawialiśmy, prawda? Nie możesz trwonić pieniędzy, które mamy. Nie umiem żyć inaczej. Nigdy niczego sobie nie odmawiałam. Chyba nie myślisz, że teraz zacznę liczyć każdy grosz. Przypominam ci tylko, że nic nie zostało z naszej fortuny.
Bo roztrwoniły się na romanse i nieudane interesy. To ty zmarnowałeś rodzinny majątek. Nie ja jeden z niego korzystałem, ale wszyscy. Proszę cię, pamiętaj o naszych kłopotach finansowych. Poza tym, mam tu dokument wart fortuny. Zobaczy, że Gustavo zgodzi się robić ze mną interesy. Jeszcze odzyskamy utraconą pozycję. On nie chce słyszeć o tych twoich interesach. Jest uparty i nikogo nie słucha, ale w końcu się zgodzi. Robi co chce, żyje po swojemu i nic go nie obchodzi, nawet nasza córka. Nie układa im się od czasu wypadku, ale ostatnio zachowuje się lepiej. A co innego ma robić? Przecież nie może zostawić kobiety na wózku inwalidzkim. Ale to nie znaczy, że wejdzie z tobą w układy. Prosiłem Alvaro, aby z nim porozmawiał. Alvaro? A co on może? O co ci chodzi? Kiedyś go lubiłaś, a teraz nagle zmieniłaś zdanie. Mylisz się. Alvaro zawsze był mi obojętny. To okropne, że taka piękna i dobra kobieta jak pani czuje się nieszczęśliwa. Nie zwracaj na mnie uwagi, gdyby chociaż mój mąż był szczęśliwy. Powinien być, mając taką żonę. Chyba nie myślisz, że nie zdaję sobie sprawy z sytuacji. Dla Gustava jestem jedynie zabawką. Dodatku zabawką, która mu dawno zbrzydła. Proszę tak nie mówić. Jest mężczyzną. Jak ci się wydaje? Powiedz prawdę. Co twoim zdaniem robi mężczyzna, którego ciągle nie ma w domu, ciągle wyjeżdża, ciągle jest daleko? Dokąd chodzi? Z kim się spotyka? Może z jakąś... z kochanką. Tego się właśnie obawiam. Gustavo ma inną. Naprawdę podejrzewa pani męża o zdradę? Nie wiem. Jestem zazdrosna o czas, którego mi nie poświęca, o haciendę, na którą jeździ sam. Gdyby pani mogła mu towarzyszyć, musi pani wyzdrowieć i pojechać z nim do haciendy. Jak mam to zrobić? Mam za nim jeździć po świecie w fotelu na kółkach? Czułabym się podle. Nie chciałem pani zasmucić. Proszę mi wybaczyć. Dziękuję, Mirto. Jesteś dla mnie taka dobra. Myślisz, że Gustavo mnie kocha? Może jest ze mną tylko z litości i poczucia obowiązku? Pani jest taka ładna. Nie sądzę, by kochał kogoś poza panią. Ale ja nie jestem pewna jego uczuć. Jeśli mój mąż ma inną, to ze względu na mój stan. Żaden mężczyzna nie może kochać kobiety tak chorej jak ja. Gdzie on jest? I z kim? Zabić raz jeszcze. W sobotę 4 grudnia o 12:50.
Wszelki duch Pana Boga chwali. Nie krzycz tak, jesteś w klasztorze. Powinieneś świecić przykładem. A po co jestem opatem? Należą mi się jakieś przywileje, nie sądzisz? Chodź, niechże Cię uściska mnie wdzięczniku. Dlaczego tak długo Cię nie było? Bo trudniej się spotkać z Tobą niż z Ojcem Świętym. Nie chcę nawet myśleć, jak to będzie, gdy zostaniesz papieżem. Dla młodszego brata zawsze znajdę czas. Wiem. Dobrze, że pamiętasz o mnie, przynajmniej kiedy masz jakiś interes. Wszystko Ci wytłumaczę. Nie musisz niczego tłumaczyć. To bardzo dobrze, że się na mnie powołałeś. Ta wieśniaczka Teresa i jej dzieci będą tu miały dzięki Tobie wspaniałą opiekę. Ella y sus hijos están recibiendo muy buena atención gracias a ti. Me alegro. Cieszę się. Tym biednym ludziom należy się współczucie. Widzę, że sprawy kiepsko się mają. Lawiny i błoto schodzą z gór, niszczą wszystko. Zboża, zwierzęta, ludzi. Byłem w Limie, zanim zaczęły się te straszne ulewy. Żałuję, że wyjechałem. Mogłem im pomóc. Zostali zupełnie bez niczego. Nie mówię o Hacyndzie, ale o Twoim domu. O Tobie, o Angelinie. Jesteś smutny i wiem, że nie tylko z powodu wieśniaków. Co się dzieje z Twoim małżeństwem, bracie? Dlaczego mama nic nie mówi? Jacy są ludzie, o których pracuje Modesta? Są bardzo znaczni Państwo. Mają duży dom? Na pewno. To jedna z najbogatszych rodzin w Limie. Więc pewnie mają ogrody i dużo zwierząt. Może nawet rzekę i lagunę. Nie wiem, córeczko. Nie wiem. Jak ja bym chciała zobaczyć taki dom. Może Modesta weźmie mnie ze sobą. A czy to liczna rodzina? Małżeństwo i mają córkę. A ta córka ma już męża? Nie wiem, córeczko. Nie wiem. Moje małżeństwo? Bez zmian. Chyba wszystko w porządku, biorąc pod uwagę okoliczności. No właśnie, okoliczności. Co to znaczy? To wszystko, co masz do powiedzenia o związku, jaki cię łączy z żoną? Emilio, daruj mi, chociaż ty jeden oszczędź mi krytyki. Czasami gonimy za szczęściem, zamiast poszukać go we własnym sercu. Słuchaj, przyszedłem tu do brata, nie do księdza. Daruj więc sobie kazania. Przepraszam. Żyję ostatnio pod wielką presją. Kiedy tylko wracam do domu z Limy, zaraz zaczynają się pretensje i żale. Jakby mi jeszcze było mało tej winy, którą noszę jak krzyż. Musisz się uwolnić od goryczy, która nie pozwala ci być szczęśliwym. Każdego z nas spotykają tragedie i ranią nasze serca, ale trzeba umieć iść naprzód mimo wszystko. Inaczej nasze życie zamieniłoby się w piekło. Czuję się, jakbym był w piekle. I widzę, że godzisz się na taki stan. Nie takiego Gustawa pamiętam. Musisz się zmobilizować, walczyć. Znajdź siłę w miłości, którą darzy żonę. Tej miłości już nie mam. Emilio. Ja już nie kocham żony. Ta miłość przestała istnieć, o ile istniała kiedykolwiek. Jak to o ile istniała? Jak możesz w to wątpić, Gustavo? Angelina oczekiwała twego dziecka. Boże Wszechmogący, co się z tobą dzieje?
Nie wiem. Nie mam pojęcia. A może zakochałeś się w innej kobiecie? To bardzo poważny grzech, Gustavo. Odpowiedz. Masz inną? Emilio, wiesz, że nie. Nie mógłbym zrobić czegoś takiego, Angelinie. Chwała Najwyższemu. Posłuchaj. W małżeństwie bywają upadki i wzloty. Nie poddawaj się. Nie możesz porzucić tej miłości. Walcz o nią. Tylko wtedy odzyskasz spokój i szczęście. Czasami Bóg nas wystawia na ciężkie próby, a my nie możemy go zawieść. Spróbuj przez wzgląd na siebie, na Angelinę i na mnie. Nie chcę cię widzieć tak przybitego. Masz rację. A pewnie, że mam. Jestem duchowny. Wszystko jest przygotowane na wypadek, gdyby trzeba było iść do szpitala. Sama dopilnowałam porządku, żeby Modesta nie narzekała, że jej zawracamy głowy. Poza tym to mały dom i rzeczy muszą być na swoim miejscu. Chociaż nasz dom przy tym to mysia dziura. Claro que la nuestra es como un hueco al lado de esta, ¿no? Ay, mami, cuando nos vayamos para allá. Jak wrócimy do siebie, to będziemy musiały o wszystko zadbać, bo Modesta i Sergio pewnie nas zechcą odwiedzić. Tak. Która to godzina? Modesty tak długo nie mam. Czy mamie czegoś potrzeba? Nie, nie, córeczko. Proszę odpocząć, mamo droga. O, tak. Como está? Jak się czuje? Właśnie zasnęła. Pase. Mira, Lucecita. Patrz, Lucecito. To Doña Encarnación, sąsiadka. Chciała odmówić różaniec twoją mamą. Wielka jest siła modlitwy, moje dziecko. Wiara przenosi góry. Ach, święty Marcinku, lituj się, ześlij jakąś pociechę w tym strasznym cierpieniu. Właśnie gotuję pyszny szpinak. Jak to mówią, od zieleniny przybywa rozumu. O, matko. A tobie znów coś nie w smak? Ty już lepiej nic nie gotuj. Chcesz mnie zabić? Lepiej umrzeć sytym niż głodnym. Muszę przecież zastąpić Modestę. Modesta? Nareszcie. Ta murzynka chciała mnie zabić. Co za niewdzięcznik. Może nie jestem najlepszą kucharką, ale też nie aż tak złą. Jak dobrze, że wróciłaś. Państwo są tacy wymagający. Jeszcze jeden dzień na kuchni Fefy, a do końca życia cierpiałbym na rozstój żołądka. Przestań mleć jęzorem. A co tam u ciebie, Modesta? Potem ci opowiem. A więc zostawiam cię tu. Ja się wszystkim zajmę. Czy pan jest w domu, Amador? Zamknął się w bibliotece i nie wolno mu przeszkadzać. Więc później z nim porozmawiam. Słyszałam jedną rozmowę. Nie podsłuchiwałam, rzecz jasna, tylko przypadkiem. Mówił o jakimś watanie. Watanie? A może o wetanie? Chodziło o jakieś interesy. Oby mu wyszło tym razem, bo inaczej Panie zmiłuj się nad nami. Dlaczego nie ma go ze mną? Tak się boję, że go stracę. Mógł przecież spotkać inną kobietę. Piękną, zdrową. Una mujer sana. I jest z nią szczęśliwy, tak jak ze mną już nie będzie. Proszę.
Perdón, señor. Czy można? Pedí no ser interrumpido. Prosiłem, żeby mi nie przeszkadzać. Necesito Muszę z panem porozmawiać. Acerca de o czym? Acerca o Rosie. I, de su I jej córce. La brisa de aquel río que borró el camino de regreso a casa y poder descansar. Wersja polska Start International Polska. Tekst Magdalena Dwojak. Czytał Jerzy Rosołowski. O nie, tego typka nie widziałem. Nie, to moja legitymacja służbowa. Poprzedniej zimy pokazaliśmy Państwu trzy pilotowe odcinki serialu Graczykowie. Ponieważ cieszyły się one dużą popularnością, powtórzymy je i uwaga, wyemitujemy nowe. Spotkania z Waszymi ulubionymi aktorami, najzabawniejsze gagi i sytuacje już od 7 grudnia, w każdy wtorek o 20. Podaj mi piwo, kobieto. W poprzednim odcinku, a więc muszę to zrobić. Muszę z nim porozmawiać. Powiedz panu Mendozie, by przyszedł do mnie. Mówię o twojej rodzinie, o tobie i Angelinie. Nie uwierzę, że jesteś taki smutny z powodu sytuacji w Haciendzie. Co się dzieje z twoim małżeństwem? Co twoim zdaniem robi mężczyzna, którego ciągle nie ma w domu, ciągle wyjeżdża, ciągle jest daleko? Dokąd chodzi? Z kim się spotyka? Może z jakąś... z kochanką. Tego się właśnie obawiam. Gustavo ma inną. Muszę z panem porozmawiać. O czym? O Rosie. I jej córce.